It's me! Old school. Hello! Cześć, witajcie moje miejsce, to jest Tony Old School, a to jest już ostatni odcinek z gry Donkey Kong. A mianowicie skończyłem sobie robić tutaj deki. Jak widzicie, mam już te ostatnie dwie zdobyte. I co zrobiliśmy sobie w poprzednim odcinku? Zdobyliśmy kolejne dwa światy specjalne. No i został nam ten jeden ostatni w Gromy Glucz. Nie pamiętam, jak się ten świat nazywa. No i co, lecimy do ostatniego. Przejdziemy go sobie i trafimy na tajemniczą wyspę. Tak, spoko. Karol Key. Dobra. I teraz została nam anima Actic. No i została nam też ostatnia deka. Jak pamiętacie, w tych specjalnych poziomach mamy bonusy, raczej jeden bonus, w którym mamy dekę. No i teraz trzeba go znaleźć. W tym świecie, jak mnie pamięć nie myli, poruszamy się praktycznie tylko i wyłącznie zwierzętami. Wow, fuck. Uczy? Czero? Ja nie dotykałem pada? A, okienko mi wyskoczyło, czekajcie. O. No i tak, teraz jesteśmy z dżungli, poszliśmy do świata lodowego. Lala, panie, ja się tego nie spodziewałem. Także przejdziemy sobie ten jeden świat. To było dobre, to było. Teraz jesteśmy rybą. No i zostaje nam specjalny ten wyspa. No i w niej po niej jest zakończenie chyba, prawda? Naj. Nie chcę być dziabnięty przez cokolwiek. Uuu, cześć! Aha, to kleterka. Będzie bonus, halo, jak to bonus? Bonus. No, tak czy jak po tym świecie czeka nas zakończenie gry. No bo co więcej zrobić? Nic. Zostaje nam tylko pożegnanie się. Okej, tu mamy pełno rozgwiazd, ale to można było się tego spodziewać. W końcu ostatni świat to powinno być jak najwięcej upierdliwych bogów. A, rozdymki. Pięknie. Pewnie zaraz tutaj ktoś trzepnie na ukos. Właśnie. Aaaa. Żadna? Myślałem, że ktoś da nas na ukos, żeby tak zmylić nas, czy coś? Dobra, tutaj mam piranie. Aż to było piękne. Aha. Powiedz mi, gdzie jest sekret? Powiedz mi. Gdzie jest sekret? O ty, ale ty masz zasięg. Skubana. Banan. Super. Wiem sobie. O, życie odzyskaliśmy, to dobrze. Okej. Okej, miło was widzieć. Dobra, zobaczmy. Lewo czy w prawo? Prawo czy w lewo? A! Płyń, rybko, płyń! Płyń. O. Płynęliśmy. I teraz, z kim się staniemy? Oczywiście, coś pięknego. Ja nie zgaduję, że jako powiem, będziemy musieli znaleźć ten bonus. Połowa poziomu, no proszę. Nawet nie musiałem się za często sejwować. Czyżby to był najłatwiejszy ze światu? A nie, to jest mój teren, nie skacz mi tutaj. Nie masz zezwolenia. Jezu, nie was tutaj. Już? Już prawie? I kolejny skoczek. Okej, spoko. Teraz pytanie, czy gdzieś tu na lewo, albo na prawo nie ma poziomu bonusowego. To jest dosyć ryzykowne. Fuck. Chicken. Ale nie widzę tutaj. Gin. O, tam jest kontynuacja. Może. Nie. Tego nie wiem. Sprawdzimy. Nie, tam jest tam jedna. Lecimy dołem. Kurde. Dużo os tutaj. Czyżby one po prostu tak leciały naprzeciwko nas? Nie, tam jest jedna. Wow! Osa. O nie, to tego bym nie chciał. Kurczę, gdzie to jest bonus? Dobra, nie damy się. Widzę cię, bananie.
Jest, nasza, tak. Super. No proszę, ten świat jest najłatwiejszy chyba ze wszystkich. A my się spodziewaliśmy, że będzie odwrotnie. A, mamy ich zabić wszystkich, z tego co zauważyłem. Także to nie powinno być większego problemu. Po co iść atak w górę, strzelać. Idź w górę, strzelaj. O, papuga! Lecimy papugą. O, przyjdź. To jednak nie będzie tak prosty bonus. Niemniej dojść do niego jest dosyć łatwo. Co, już? Aaa, nie. Koniec? To tyle? No i może jeszcze koniec poziomu kompletnie? Co? Wow! Wow! Patrzcie, jak ładne niebo! Jesteśmy na szczycie świata normalnie. Super! Widzieliście, to by znaczyło, że tutaj będzie miał element wiatru dosyć duży do powiedzenia. A. Ha! Gin, gin, gin! Ale zobaczymy, chyba wiatr nie ma wpływu na naszego pająka. Chociaż pewnie będziemy na tej papugie. W sumie to by było logiczne. Pozostał nam papug i wąż. Jeszcze tylko do ogrania. A, nie. A, dobrze mówię, papuga. No dobra, lecimy naszym ptaszkiem. Widzicie wiaterek tutaj nam wieje. Ale tego większego znaczenia dla nas tu nie ma. Jesteśmy papugą i element wiatru jest w sumie... Naszym sprzymierzeńcem. Ło, fajnie. Fajnie. Jednak wycofuję, wycofuję. Nie będzie to tak pięknie, ładnie i przyjemnie. O tym życiu, o tym życiu, leć, le! Dobra. Dobra, dobra. Ostatni poziom. I w drugą stronę. Aha, i w drugą stronę. Przybyła osa. Nie w kolce, nie w kolce, nie w kolce, nie w kolce. Ach, szansi, terpy. O! Pięknie. Jak tutaj nam by zeszło najwięcej czasu? Tak, zdecydowanie. Skubaninie nie ma, tak dobrze, nie ma, tak dobrze. Co tam chowacie, osy, co? Co tam chowacie? Nie, tam musi coś być. O, banany? O, fajnie, 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 fajnie. A tak warzek? Jest zgodę, że wiatr się zaraz zmieni. Fajnie, 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 dajcie mi. Nie. Tego chciałem. Trochę nam tu zajdzie chyba. Ciekawe, aż odpowie w drugą stronę. Pięknie. Czy mamy tutaj już strategię na to? Tutaj będą ważki, tak? Jeszcze jedna ważka. Okej, pięknie. No dobra, i taką mamy mapę. Idźmy mapę. Postaram się to robić w miarę uczciwie, ten etap. Ale wiadomo, jeżeli dojdziemy do 15 minut, to bawię się w quick save'y. Fajnie, 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 fajnie. Wasz. Leć, małpko, leć. Leć, papugu, znaczy się. Leć. Leć i się nie da trafić. Widzieliście to. Przecież świadkiem, jak jest masakrowany. Laj! Pięknie. Dobra, 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 dobra. Okej, jak nie mamy to zrobić? Wróci jakiem. Okej. Dobrze. Nie stresować się. W tą stronę! Ugu! Odtaracie jeszcze szybciej. Aaaa!
No, no, no! Dobra, bierzemy. Bierzemy. Lala. Nine. Mówiłem nine. No, no. Piękniwcy. Nie, jednak tutaj trzeba zrobić kasę. Jednak. Ajdź. Ha, mam was. Górę, tak mówię, górę, papu, aaa! Okej. Zepszy. Okej. Okej, jest spoko. Sejwik. Może... Ty, a właśnie, może to... No, załóżmy, że doleciliśmy tutaj. I lecimy sobie, tak, bez... Aaa, widzicie. Tutaj po prostu trzeba lecieć spokojnie i przejść. Wycofuję. A? Pieniążek chrzanimy. Kolejna osa. Kolejna dwie osy. Lędy. Co dalej? Węża mamy się bawić. No dobra, to dajemy węża. Ciekawe, gdzie nas teraz wyrzuci. Na maszt. O, to będzie dobre. Też mało lub... Spoko. Zobaczymy sobie, co jest po lewej. Daleki skok wiary. Nie, tam nic nie było. Nie, tam przecież jest... Nine. Genius! Fajnie. Dajcie mi chwilę. Okej, dobra. Mam tutaj już dotarłem, więc odwołuję to. Ten poziom jest naprawdę mega trudny. Nie wyobrażam sobie go przechodzić uczciwie. Bez save state'u. Jest to masakra. Naprawdę hardcore nad hardcore'y. I wow. Jeżeli ktoś to przeszedł uczciwie, trzeba mu być pokłony. Okej, tutaj w tą osę. Dobra. Wolę nie ryzykować, żeby wlecieć w te pale. Nie pamiętam, czy mamy już tą dekę tutaj. Tą dekę, czy nie? No chyba mamy. Tak, mamy dekę. Także zostało już nam to tylko przejść. Ciężki poziom, ciężki. Siup. Okej. Okej, i teraz na to proste. Siup. Skrubana. O, ale się udało. Siup. Koniec węża. Okej. Wow. Chcieliście mnie zabić? Prawie wam się to udało. Aha. Jest sekret. Nie, nie ma sekretu. Dobra, nie ma co się bawić. Jestem, że jest przypadek, byśmy zginęli Blacka. Jest! Udało się! Mamy! Otwartego K. Co tam jest? Chyba musimy wyjść i wejść. Żeby się tam dostać. Hey, this barrel is yours. Yes, I know that. Teraz pytanie, jak się możemy tam dostać? Zobaczmy, co nam Kranki powie. It's your turn, dobra? Okej. Hero, bla bla bla. Remnik Lost World. Aha. Tak, to już wiemy, dziadku. No i co, ja bym chciał się tam dostać. Dobra, inaczej. Pójdziemy sobie gdzieś. Nie, zwiedzę świat i zobaczę, czy to coś da. Ach, dwie deki nam brakują. No dobra, trudno. I cóż, trzeba zdobyć dostęp do tego świata. No kurczę, normalnie nie wiem, jak tam się dostać. Jednak tutaj trzeba.
Dobrze, mam wszędzie ten samolot już za darmo. Tutaj? Może tutaj? Ciekawe, jak się tam dostać? Tak, tak, tak. Okej, moi mili, musiałem zrobić małe cięcie, bo zabrakło nam jedna deka. Ale ją już szybko znalazłem, dosyć ładnie, więc przechodzimy do Crocodile Core i zobaczmy, co tam nas czeka. Okej, jest Karu! Zmoczony, ale jednak przeżył obżarcie z rekinów. Przez rekiny. No cóż, no i tutaj mamy tego się, co się w środku tej krainy kryje. Tu są jakieś kości, dywanie kości ten, z kości trupem, to by znaczyło, że to jest ich kryjówka. O, fuck, zagapiłem się. No, na to by wychodziło. Tam są skarby, tutaj posążki. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy weszli w tą poświetlę po środku tego pomieszczenia. Dobra, tutaj widzę, że Karol nam raczy pięknymi, ciekawymi rzeczami. A mianowicie kulami z kolcami i tymi dziwnymi dymkami, które chyba nam odwracają poruszanie się. Zostało nam 7 żyć. Aha, no tak, miałem zrobić save'a, żeby nam te ryby uciekły i szybciej, żebyśmy to przechodzili. Chodźcie, nie będę robił cięcia na tą ostatnią walkę Atsa. A zrobimy sobie ją uczciwie, w końcu zakończymy gry. Fuck. Okej. Tutaj mamy dymki. I oczywiście rozgrywka będzie się z czasem robiła coraz trudniejsza. Aaaa, chciałbyś. Mały. Okej, tutaj 3 dymki. Aaaa, nie, nasza Dixima, teraz z tym najmniejszy problem. I teraz tak. Jedna kula leci, druga też. Tylko że jedna powoli. Ale to dla nas nie jest jakiś problem. Zwłaszcza, że mamy ją. I teraz dymki lecą w górę. O, pięknie. Na szczęście mamy naszą małpiastą piękność. Teraz z tym nie ma najmniejszych problemów. Haha. No i co, koniec. Koniec tego wszystkiego. Fuck, 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 a było zakończenie gry. A, coś pięknego. Dobra, generalnie walka jest bardzo prosta. Znaczy, nie ma sensu się bawić w quicksave'y i wycinanie materiału. Bo to zaledwie parę minut z materiału. Jestem ciekaw, co się stanie, jak dostaniemy te wszystkie. Jak mamy już te wszystkie deki. To jakaś nagroda specjalna od Krankiego, czy co? Co ty na to, Karol? A teraz te kule, tak? No spoko, spoko, spoko. Okej, co tam dalej? A, te dymki, spoko. Ciekawe, jak to tak szybko ładuje, że tam mamy sobie środka. Działo. Maszynowe. Okej, chwytamy kulę. Czekamy. Chwytaj to. I poleciał. Czyli nie warto było tam wyjść. Nie warto było tam wchodzić. Dobra, dziękuję wszystkim za spędzenie ze mną tylu przyjemnych chwil z Donkey Kongiem. Nice going, kid. Okay, that's true. The old gaming hero would finish it all. Let's get out of this miserable dump and get back to the Donkey Kong. Okay, i jesteśmy na pierwszym miejscu. You have improved your hero status, shall we? Tak, jesteśmy na pierwszym miejscu, zdobyliśmy wszystkie 40 dek. Yeah! I'm not afraid that you, my boy, even I'm wrong, because you lie. Ta, super! Udowodniliśmy Krankiemu, że się myli. Jesteśmy naszym najlepszym graczem Donkey Kongo. A to jest nasze zakończenie specjalne. Nagroda za te wszystkie trudy, jakie spędziliśmy z
zdobywając poprzez bonusy, deki i tak dalej. No i cóż, ukończyliśmy tytuł 100%. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za to, że z nami jesteście, ze mną jesteście, przetrwaliście ten tytuł. No i ten Karol się śmieje w tle. Trudno. Podsumowywanie tytułu. Cóż, Donkey Kong to tytuł pierwsza klasa. Pozycja na pewno flagowa, jeżeli chodzi o konsolę SNES. Za sprawą swojej rozgrywki, pomysłowości, rozbudowania, muzyki, grafiki, co tam tylko można chcieć. Jakie ma wady? Nie wiem, ciężko mi znaleźć, bo jest i odpowiednio trudna, i odpowiednio wrogowie są wymyśleni, nie są za trudni, nie są za łatwi. Jeżeli chce się ukończyć pozycję na 100%, trzeba się namęczyć, to jest fakt, ale cóż, odpowiedni poziom trudności to jest na pewno zaleta, nie wada. I cóż, dzięki Donkey Kongu, Diddy, Dixie, że jesteście z nami. No i widzimy się w trzeciej części, bądź w pierwszej. Pamiętajmy, że to jest druga, a nie pierwsza. Także dziękuję wam gracze, wszyscy. No i do zobaczenia w innych moich pozycjach. No i do zobaczenia z recenzją Donkey Konga. Tutaj kotek mi miauczy. Też was żegna. No to co, na razie. Trzymajcie się, pa!